za swoją ciężką pracę bezimienną. Konferencja Czas na Kobiety, która dzisiaj gości w Gdyni, to część ogólnopolskiej akcji, dyskusji o wspieraniu kobiet na ścieżce zawodowej, aktywności zawodowej kobiet i aktywności społecznej kobiet. Często panie, które były w domu, nie siedziały w domu, tylko ciężko w nim pracowały, prowadząc ten dom, wychowując dzieci, pozostają nieaktywne zawodowo przez 10-11 lat. Czasami inne rzeczy związane z rodziną, z opieką nad rodzicami, odrywają je od własnej kariery zawodowej. I takim kobietom bardzo trudno wrócić na rynek pracy. Mamy program Sukces na Szpilkach, dedykowany kobietom niezależnie od wieku, ale z silnym nastawieniem biznesowym. Mamy program dedykowany mamom, w szczególności tym, które powracają po urlopach macierzyńskich, ale w Lisie mamy także program dla kobiet, które po prostu wracają do pracy po jakimś czasie, niekoniecznie dlatego, że właśnie odchowały małe dziecko. Wydaje mi się, że w tym jest klucz do sukcesu, że te programy muszą być krojone na miarę i szyte tak, aby uwzględniały bardzo indywidualne potrzeby różnych kobiet. Projekt Wróć do pracy z LIS i PPNT ma na celu aktywizację zawodową i społeczną kobiet. Nie mamy twardych celów, które zakładają, że 50% albo 100% kobiet po tym projekcie znajdzie pracę, bo dobrze wiem, że jest to nierealne. Do Laboratorium Innowacji Społecznych trafiłam poprzez przeczytanie ogłoszenia w naszej gazecie Ratusz. Namówiła też mnie do tego moja mama, która powiedziała: idź spróbuj, a nuż się dostaniesz. I dostałam się do tej grupy 15 dziewczyn, spośród 58 zostałam wyłoniona. Poznałam fantastyczne dziewczyny, program mi umożliwił poznanie swoich nowych możliwości, wiarę w siebie, a przede wszystkim właśnie nowe kontakty, które można gdzieś wykorzystać w fajny sposób w przyszłym życiu zawodowym. Moje uczestnictwo w warsztatach dla kobiet było jakby spowodowane tym, że szukałam jakiegoś pomysłu na siebie. Postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, dowiedzieć się więcej na temat swoich kompetencji, więcej na temat tego, czego ja w życiu potrzebuję, czego poszukuję. Może odnajdę jakiś pomysł na siebie w przyszłości, może dowiem się czegoś ciekawego na swój temat i będę mogła to wykorzystać w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Najpierw pracowałam jako niezależna dziennikarka, a później moje losy potoczyły się tak, że dostałam propozycję pracy etatowej i na tym etacie pracowałam 4 lata i zostałam zwolniona. Rozważając różne drogi, które się przede mną otworzyły, stwierdziłam, że spróbuję działać na własną rękę w tej branży, w której pracowałam, czyli takiej doradczej, PR-owskiej. I tak też zrobiłam, tym bardziej, że mogłam wykorzystać sieć kontaktów, którą budowałam przez lata. To jest coś, co zawsze będę powtarzać, ze względu na to, co robimy i jak kierujemy swoją zawodową ścieżką, to ta sieć kontaktów, o które dbamy, które mamy, rozbudowujemy, będzie zawsze bardzo ważna. Więc nie był to mój wybór, było to trochę losowe zdarzenie, ale okazało się, że to było właśnie to, co tak naprawdę okazało się później treścią mojego życia. To na przykład to ucho, relacja wzajemna jest tak zwane uchem drażliwym. I to ucho drażliwe polega na tym, że w tym, co mówią inni ludzie, dopatrujemy się oceny nas sami. Kiedy naprawdę już jest tak bardzo źle, jesteśmy strasznie umęczone, bardzo wypalone i zawodowo, i rodzinnie. Już naprawdę mamy poczucie totalnego takiego pozbawienia siebie mocy przerobowych i twórczych. To z takiego kryzysu naprawdę, kiedy się już jest na dnie, wychodzą bardzo fajne rzeczy. Bo człowiek po prostu z takiego kryzysu może się naprawdę fajnie podnieść, bo po to mamy kryzysy, żeby wchodzić na wyższy poziom takiego naszego funkcjonowania. Nie od razu trzeba budować wielką fabrykę, żeby zacząć coś robić. Wystarczą jakieś małe działania i nie bójmy się nowych rzeczy, nie bójmy się zmian, nie bójmy się tych wyzwań.